został zaczepiony przez jakąś grupę, która chciała jakieś pieniędzy od niego, więc on z kieszeni wyciągnął różaniec i mówił, to jest coś, co ma najcenniejszego. Ci napastnicy zobaczyli ten przedmiot i po prostu odeszli od niego. Więc dzisiaj przy tej modlitwie o wiele cenniejsze jest dla mnie to, że ja to odmawiam dla uczczenia Maryi, a nie, że proszę o jakąś konkretną rzecz dla kogoś. Wyszedłem z tego wypadku bez szwanku. No, Maryja jest dla mnie mamą. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Dziś moim gościem jest ksiądz Dominik Samulak, proboszcz w Sanktuarium Matki Boskiej Łukawieckiej w Łukawcu. Ksiądz Dominik od 11 lat nieprzerwanie modli się nowenną pompejańską. Księże Dominiku, jest tyle różnych modlitw w Kościele na czele z najważniejszą modlitwą, mszą świętą. Dlaczego wybrał ksiądz sobie jako ulubioną modlitwę nowennę pompejańską? Czy msza święta to jest tak naprawdę liturgia, natomiast różaniec to jest forma modlitwy takiej osobistej. A dlaczego akurat różaniec? Dlatego, że Maryja prosząc nas o modlitwę konkretnie wskazuje na tą formę modlitwy. Choćby w objawieniach Fatimie, kiedy zachęca nas, byśmy się modlili, to sama nam podaje tę modlitwę. Dla mnie osobiście to jest argument wystarczający i przekonujący, żeby się akurat tą formą modlitwy posługiwać. Jak to się stało, że ksiądz się zaczął modlić nowenną pompejańską? To się stało tak, można powiedzieć, przypadkowo, chociaż w opatrzności Bożej to przypadków nie ma. W kolejną rocznicę mojego chrztu, jak się to potem okazało, jak to sobie uświadomiłem, odwiedziłem pewną znajomą siostrę zakonną i w takiej zwykłej rozmowie w rozmównicy klasztornej dowiedziałem się od niej, po pierwsze, że jest taka forma modlitwy różańcowej, a po drugie, że ona w ten sposób też się modli, powierzając Bogu jakąś trudną sprawę, z którą wtedy się zmagała. Po wysłuchaniu tego świadectwa wróciłem do domu i ono mnie jakoś bardzo tak poruszyło, że zapragnąłem w taki sposób się modlić na różańcu. 11 lat nieprzerwanie to kawał czasu. W jakich intencjach ksiądz się modli? No, intencje są różne. Czasem te intencje po prostu życie podsuwa, różne sytuacje duszpasterskie, problemy, z którymi się jako kapłan spotykam. Teraz, kiedy pełnię posługę proboszcza, to też jakieś ważniejsze wydarzenia parafialne, chociażby tak jak rekolekcje, no są też objęte taką formą modlitwy przeze mnie. Czy Maryja od zawsze była jakoś szczególna w księdza życiu? No tak, patrząc z perspektywy czasu, im więcej mam lat, to częściej nad tym się zastanawiam. Widzę, że moje życie jest jakoś tak naznaczone od samego poczęcia takim rysem maryjnym. Urodziłem się w maju, w miesiącu poświęconym Matce Bożej. No to łatwo obliczyć, że musiałem się począć gdzieś pewnie w sierpniu. Miesiąc, w którym też wielu chrześcijan, katolików pielgrzymuje do sanktuariów maryjnych, zwłaszcza do naszego sanktuarium jasnogórskiego. Natomiast zostałem ochrzczony, czyli to nowe życie z wody i ducha otrzymałem w październiku. Też miesiącu, w którym Kościół czci Matkę Bożą przez odmawianie różańca. Więc jakoś tak moje życie jest z Matką Bożą związane. Mam też taki bardzo osobisty jeden moment, mianowicie 3 miesiące po otrzymaniu święceń kapłańskich. Przeżyłem bardzo taki wypadek samochodowy niebezpieczny, który po ludzku powinien skończyć się moją śmiercią. Wyszedłem z tego wypadku bez szwanku. Jak sobie uświadomiłem później, to się wszystko stało 12 września, czyli we wspomnienie Najświętszego imienia Maryi. Więc myślę, że to był też dla mnie taki bardzo czytelny znak, że Matka Boża jest przy mnie i czuwa nad moim życiem. Kim dla księdza jest Maryja? No, Maryja jest dla mnie mamą. Tak chyba najprościej mogę na to pytanie odpowiedzieć.
mamą, do której przez tyle czasu odmawia ksiądz nowennę, która dla niektórych jest nie do przejścia. Znaczy, to jest łaska, to nie jest owoc jakiegoś mojego wysiłku czy mojej silnej woli, bo znam trochę siebie i wiem, że z wytrwałością, taką konsekwencją to różnie bywa u mnie. Natomiast dostałem taki dar właśnie w rocznicę mojego chrztu, w 10 roku mojego kapłaństwa. Zresztą to podarowanie mi nowenny w tym dniu też się wiąże z pewnym epizodem właśnie z mojego chrztu, ponieważ byłem chrzczony, już miałem 1,5 roku, byłem takim dosyć niespokojnym dzieckiem w czasie tej ceremonii i kobieta uczestnicząca też w tej liturgii, widząc kłopot mojej mamy, dała mi swoją torebkę, żebym się nią zajął i ja z tej torebki wyciągnąłem różaniec. I kiedy ten różaniec już miałem w ręku, wiem to z relacji mojej mamy, do końca liturgii zachowałem się bardzo spokojnie. Czyli już wtedy ten różaniec zaczął mieć dla księdza takiego małego bobasa znaczenie. Myślę, że tak. Później wraz, wiadomo, z rozwojem wiary, życia, ten różaniec był gdzieś obecny. Pamiętam taki moment w szkole średniej, dokładnie w 2 klasie liceum. Na katechezę przyszedł w zastępstwie katechetki, która miała z nami te lekcje, katecheta świecki, chłopak, który dał takie świadectwo nam, licealistom, o swojej pobożności maryjnej, o modlitwie różańcowej. Podał konkretny przykład, jak różaniec uratował mu życie przed taką napaścią w parku wieczorem. Został zaczepiony przez jakąś grupę, która chciała jakieś pieniędzy od niego, więc on z kieszeni wyciągnął różaniec. Mówi, to jest coś, co ma najcenniejszego. Ci napastnicy zobaczyli ten przedmiot i po prostu odeszli od niego. I pamiętam, że po tej katechezie podjąłem taką decyzję, żeby mieć zawsze przy sobie różaniec w kieszeni. I tak to jest do dzisiaj też. Jak od tamtego momentu ewoluował księdza stosunek do różańca? Wtedy jako młody chłopak postanawia ksiądz, żeby ten różaniec mieć zawsze w kieszeni. Czy już wtedy odmawia ksiądz regularnie różaniec? No nie, myślę, że nie. To żebym tak regularnie, codziennie różańcem się modlił, to chyba tak nie było. Dobrze tego też nie pamiętam, ale moja zażyłość z tą modlitwą, ona rozwijała się w czasie. Myślę, że duże znaczenie dla takiej pobożności maryjnej w tej formie miały pielgrzymki piesze, w których uczestniczyłem z Zamościa na Jasną Górę, gdzie dzień życia pątnika jest też wypełniony modlitwą i niejednokrotnie to jest cały różaniec, wszystkie trzy części, ponieważ jest dużo na to czasu i łatwo to zobowiązanie podjąć. Później się włączyłem w Ruch Światło-Życie i wiadomo, że sama idea Ruchu Światło-Życie, rekolekcji tych wakacyjnych opartych na tajemnicach różańcowych, ale na razie czymś takim nowym, czego nie znałem wcześniej, to była forma modlitwy z dopowiedzeniami, z takie pogłębione rozważanie tych tajemnic. I myślę, że wtedy po tych rekolekcjach ja zaraz zacząłem formację w seminarium duchownym, gdzie ojcowie duchowni też jako taką stałą praktykę duchową klerykom zalecali, żeby przynajmniej jedną część różańca codziennie odmawiać. I w seminarium byłem temu wierny. Pewnie jak miałem więcej czasu, to było więcej tego różańca, ale też czasem było, że całego różańca też nie odmówiłem kilkadziesiątków. Jakby nie było dla mnie aż tak istotne, że to musi być cały różaniec. I tak naprawdę, kiedy spotkałem się z tą formą modlitwy różańcowej, którą nazywamy nowenną pompejańską, czyli że odmawiamy trzy części różańca przez 27 dni prosząc, a potem przez 27 dni dziękując za tą łaskę, którą wcześniej prosiliśmy, to mi się trochę wydawało, że to jest niemożliwe, że nie znajdę czasu na to, ale jak się okazuje, Pan Bóg potrafi być bardzo hojny i tak organizuje człowiekowi życie i czas i daje siły i możliwości, że nawet przy bardzo takim intensywnym wysiłku duchowym czy apostolskim i czas, i siły na taką modlitwę się znajdą. Jak ewoluuje księdza stosunek do nowenny pompejańskiej? Czego się ksiądz uczy z niej? Czy nowenna pompejańska, na początku, kiedy zacząłem się modlić tą formą modlitwy, myślę, że jakoś tak zwracałem większą uwagę na te intencje, które polecam. One jakoś tak skupiały moją uwagę. Ale ci, którzy się modlą tą modlitwą, to
na pewno pamiętają, że błogosławiony Bartłomiej Longo, który był wielkim apostołem tej modlitwy, zresztą ona z Pompeju wyszła, z tego miejsca, gdzie on zainicjował powstanie pięknej bazyliki Matki Bożej Różańcowej i całego tego nowego miasta, ułożył do tej noweny dwie takie modlitwy, które my odmawiamy dzisiaj na początku części dziękczynnej i potem części błagalnej i części dziękczynnej. I ta formuła wstępna rozpoczyna się od takich słów: ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego. Więc dzisiaj przy tej modlitwie o wiele cenniejsze jest dla mnie to, że ja to odmawiam dla uczczenia Maryi, a nie, że proszę o jakąś konkretną rzecz dla kogoś. Bo tak za siebie to chyba żadnej nowenny nie odprawiałem, tylko raczej za innych. Czy doświadczył ksiądz cudów poprzez tą nowennę? Cudem jest to, że ja po prostu trwam na tej modlitwie, że ona jest w moim życiu w sposób taki ciągły. Nawet chyba nie miałem jakichś takich stanów, żeby sobie odpocząć, czy jakiś oddech wziąć, jakiś, nie wiem, jednodniowy nawet, czy dwudniowy, tylko po prostu jedna się część kończyła i podejmowałem drugą. Zwykle jakoś tam pod koniec tej jednej nowenny pojawiały się jakieś takie intencje, które były dla mnie znakiem, że to trzeba wziąć na modlitwę i w taki sposób Panu Bogu, Matce Bożej ofiarować. Jakie intencje, jakie sprawy ksiądz przede wszystkim powierza? Czy są jakieś stałe intencje? Znaczy, kiedy głosiłem rekolekcje, pracując w seminarium, troszkę miałem więcej na to czasu i więcej takich możliwości, no zawsze jakieś takie wydarzenie apostolskie, ewangelizacyjne, zanim podejmowałem, to omadlałem właśnie w ten sposób. Dzisiaj, kiedy pełnię urząd proboszcza, to z takich stałych intencji, to no nie wyobrażałem sobie, żeby rekolekcji adwentowych czy wielkopostnych nie omodlić w ten sposób zarówno wspólnoty parafialne, jak i rekolekcjonisty, który no, tą posługę w parafii podejmuje. Czy zawsze ksiądz zostawał wysłuchany, modląc się nowenną pompejańską? No, zależy, jak rozumiemy sprawę wysłuchania naszej modlitwy. Tak? Jeśli rozumiemy wysłuchanie naszej modlitwy w ten sposób, że owocem każdej modlitwy chrześcijańskiej jest dar Ducha Świętego, no to nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że tam zostałem wysłuchany. Duch Święty został mi udzielony przez tę modlitwę. Natomiast czy te intencje, które polecałem Panu Bogu, nieraz nawet nie wiedziałem, nie znałem losu, jak się życie ludzi toczy, za których się modliłem. Więc szczerze mówiąc, tak nawet do tego za dużo nie przywiązuję uwagi. Ciekawą rzecz ksiądz powiedział, że jeżeli owocem tej modlitwy ma być Duch Święty. Traktujemy często chyba nowennę pompejańską, mówi się nawet nowenna nie do odparcia, czyli jako takie narzędzie, które niejako nawet zmusi Pana Boga, żeby dał nam to, czego chcemy. Ksiądz tutaj wyczuwa, ma zupełnie inne podejście do tej modlitwy i do modlitwy, nawiązując zresztą do Pisma Świętego. No właśnie, jak traktować nowennę pompejańską? To znaczy, no myślę, że czymś normalnym jest takim w modlitwie błagalnej, kiedy prosimy, żeby mieć jakiś konkretny cel, jakąś konkretną intencję, jakąś konkretną sprawę. Sam zresztą polecam tę formę modlitwy w jakichś takich po ludzku beznadziejnych sytuacjach, tak? Kiedy ktoś się zmaga z jakimś problemem dotyczącym jakiejś dolegliwości ciała czy ducha, to zapraszam do takiej formy, żeby podjąć pewien wysiłek, pewien trud i też jakoś przyłożyć rękę do tego dzieła, nie czekać, że Pan Bóg wszystko za nas zrobi bez naszego wysiłku, bo Bóg jednak oczekuje od nas współpracy, więc jest to dosyć taka wymagająca współpraca i czasu, i siły, i jakiejś dyscypliny. Więc ja mam prawo konkretną, dobrą prośbę, jakąś dobrą intencję Bogu przedstawiać, ale modlitwa chrześcijańska nie jest wymuszaniem na Panu Bogu czegokolwiek. Nie jesteśmy przed Nim jak takie niesforne dzieci, które chcą tupaniem coś tam u rodzica uzyskać, tylko po prostu no, prosimy. Ostatecznie zawsze zostawiamy Panu Bogu owoc, co On da, kiedy da i w jaki sposób da. Nieraz tak jest, że no, nasze rozumienie dobra
jest korygowane w czasie, że my nawet sami inaczej widzimy pewne rzeczy, kiedy się modlimy. Więc na modlitwie ogólnie chrześcijańskiej chodzi o to, żeby siebie przygotować, ustawić do przyjęcia woli Bożej, a nie wymuszać na Panu Bogu realizowanie naszej woli, naszych planów. Zresztą w modlitwie pańskiej tak przecież mówimy, bądź wola Twoja. Tak, jest to logiczne, jest to spójne, ale wciąż mi się nie zgadza z tym, co się mówi o modlitwie pompejańskiej. No bo przecież modlitwa nie do odparcia. No bo przecież, jeżeli poczytamy świadectwa, pierwsze świadectwa choćby Bartolongo, okazuje się, że Matka Boża wysłuchiwała, że z bardzo trudnych chorób wypraszała u Boga łaskę uzdrowienia. I chyba wciąż tak jest, mam wrażenie, przeglądając media katolickie, że przedstawiamy tę nowennę jako taką, w której Matka Boża da dokładnie to, czego chcemy. Znaczy być może te osoby, które te świadectwa składały, no przeżyły takie doświadczenie, że rzeczywiście w ich historii, w ich życiu tak się dokładnie podziało, co nie znaczy, że nie może być inaczej, że w innych historiach, akurat może nie przywoływanych w tych świadectwach, no zresztą te świadectwa, one publikowane są raczej w tym celu, żeby do tej modlitwy zachęcić i że ta modlitwa jest skuteczna, że jest owocna. Natomiast myślę, że pełna prawda o tej modlitwie, no dla mnie osobiście o wiele cenniejsze jest to, że ja mogę uczcić Matkę Bożą, bo tak naprawdę w tej formule wprowadzającej do tej modlitwy jest, że odmawiam to dla uczczenia Matki Bożej oraz dla wyproszenia jakiejś łaski, więc ten cel jest drugorzędny, bym tak powiedział, prawda? Choć dla modlącego się może akurat być pierwszorzędny w tym momencie, bo jest w jakiejś potrzebie. Czy długo i trudno dochodzi się do takiej postawy? No trudno powiedzieć, no, każdy ma jakiś swój czas do dojrzewania we wierze. Jakoś takie odkrycie przyszło do mnie no, dosyć szybko. Może innym to przychodzi później, a może innym jeszcze szybciej, nie wiem. Czy ma ksiądz w parafii jakąś grupę, która modli się na różańcu, a może nawet modli się nowenną pompejańską? Tego dokładnie nie wiem, chociaż spotykam ludzi, którzy dają takie świadectwo, że w taki sposób już się modlili. No, parafia, w której posługuje sanktuarium Matki Bożej Łukawieckiej, no, ma taką specyfikę, że modlitwa różańcowa jest modlitwą codzienną przez cały rok. Nie jest tak, że na różańcu wierni modlą się tylko w październiku. W październiku różaniec prowadzą dzieci w ramach nabożeństw różańcowych, ale codziennie przed mszą świętą wieczorową koła żywego różańca, których jest 14 w tej parafii, mają swoje dyżury i prowadzą tę modlitwę różańcową, więc ta modlitwa różańcowa w parafii jest taką modlitwą stałą przez cały rok. Z jakiego powodu? No tak po prostu jakoś jest. Nie znam tej historii, akurat tej tradycji, jeszcze nie poznałem, dopiero jestem niecałe półtora roku duszpasterzem w tej parafii, więc nie wiem, kto tak zapoczątkował tą tradycję, ale tak po prostu jest. Przed mszą wieczorową koła żywego różańca prowadzą ten różaniec. Czy modlitwa różańcowa wiąże się w jakiś sposób z cudownym obrazem Matki Bożej Łukawieckiej? Tak, dlatego że ten obraz, zanim znalazł się w Łukawcu, wcześniej przez wiele, wiele lat był czczony w Tartakowie na terenie dzisiejszej Ukrainy i stamtąd został wywieziony pod koniec wojny, kiedy Polacy uciekali z tych ziem i zabierali to, co mieli najcenniejsze. Obraz swej teologii zawiera trzy takie formy modlitwy maryjnej, trzy nabożeństwa maryjne, mianowicie godzinkę o niepokalanym poczęciu, litanię loretańską i różaniec. Wizerunek Matki Bożej Łukawieckiej to jest niepokalana, która depcze dużych rozmiarów smoka, czyli szatana. Na obrazie umieszczone są też symbole odnoszące się do Matki Bożej, które właśnie wiążą się z tymi trzema nabożeństwami, między innymi też z różańcem. A jakby ksiądz przybliżył historię obrazu Matki Bożej Łukawieckiej? Chyba niewiele osób go zna. Historia obrazu Matki Bożej Łukawieckiej wiąże się z rodziną Potockich, którzy byli właścicielami Tartakowa. Obraz został namalowany dla kaplicy zamkowej i tam pierwotnie był czczony.
Po pożarze kaplicy, cudownie uratowany przez kapelana, znajdował się w jego mieszkaniu. Po jego śmierci trafił do kościoła parafialnego w Tartakowie. Takim momentem zwrotnym w kulcie Matki Bożej w tym wizerunku był marzec 1765 roku, dlatego że wtedy, dokładnie od 9 do 24 marca, z tego wizerunku płynęły krwawe łzy. Ten fakt wywołał wielkie poruszenie w okolicy. Do tego miejsca zaczęły naciągać olbrzymie rzesze ludzi, którzy chcieli prosić Matkę Bożą o jakąś łaskę. Wielką taką propagatorką kultu Matki Bożej i jakby zbadania tego zjawiska była właśnie hrabina Potocka, która wystarała się o komisję teologiczną powołaną przez biskupa w celu przesłuchania świadków tego i wydania jakiejś decyzji. I w roku 1777, czyli 10 lat po tym cudzie, w Zamościu biskup podpisał dekret stwierdzający nadprzyrodzony charakter tego właśnie cudu krwawych łez w Tartakowie. Jakie było znaczenie tego cudu? Czy Matka Boża chciała coś ludziom przekazać, czy tego nie wiemy? Dokładnie nie było żadnego orędzia słownego, był tylko znak. No wiadomo, każdy płacz Matki Bożej, no to jest po pierwsze wezwanie do nawrócenia. Gdzie Maryja płacze, to znaczy, że źle się dzieje z jej dziećmi i muszą po prostu poprawić swoje życie. Drugi powód płaczu, no to jest jakaś bieda, w której się znajdują te dzieci. Warto zauważyć, że to było tuż przed rozbiorami Polski. Panowały też epidemie, zarazy, które no, owocowały zgonami, śmiercią olbrzymiej rzeszy ludzi. Więc to był jakiś taki znak i współczucia, ale myślę też i ostrzeżenia. Czy coś zmieniło się w kulcie Matki Bożej od momentu tego płaczu krwawymi łzami? Czy to jakieś... No tak, były podejmowane próby koronacji tego wizerunku. Jedna koronacja no, została zatrzymana przez rozbiory, a druga przez II wojnę światową. Dopiero w czasach nam współczesnych święty Jan Paweł II ukoronował ten wizerunek koronami papieskimi. A dziś jak wygląda kult Matki Bożej Łukawieckiej? Obraz Matki Bożej Łukawieckiej znajduje się w głównym ołtarzu w naszym sanktuarium. Dniem poświęconym Matce Bożej jest środa. Mamy specjalną nowennę. Miałem ten przywilej też w tym roku nawiedzić Tartaków, czyli to miejsce, skąd ten obraz do nas przyszedł. I uczestniczyłem też w nabożeństwie w języku ukraińskim. Przed kopią tego wizerunku też koronowano przez Ojca Świętego, gdzie no, ta forma modlitwy jest przechowywana od dawna i jest dokładnie, czy bardzo podobna do tej formy, jaką mamy obecnie w Łukawcu, więc prawdopodobnie ta forma modlitwy została jakoś przeniesiona wraz z obrazem, że przyszedł obraz i przyszła forma modlitwy do Matki Bożej związana z tym obrazem. Wierni przychodzą na tą nowennę liczniej niż na inne msze święte w dni powszednie. Polecają też swoje intencje. Jest taki moment ciszy, kiedy każdy jakąś tam swoją sprawę, którą ma, poleca. Zaczęliśmy od nowenny pompejańskiej. Wróćmy do niej. Gdyby ksiądz miał przekazać widzom to, co uważa za najważniejsze w nowennie pompejańskiej, jakieś najważniejsze przesłanie dla widzów z księdza doświadczenia, co by to było? Ja myślę, że ta forma modlitwy różańcowej jest odpowiedzią na dwa bardzo konkretne wezwania do modlitwy, jakie płyną od Pana Jezusa i od Matki Bożej. Pan Jezus nas zachęca do tego, by się modlić nieustannie, by być wytrwały na modlitwie, więc nowenna pompejańska jest bardzo dobrą formą wypełnienia tego wezwania, bo jest modlitwą nieustanną, rozłożona w czasie, na cały dzień, pozwala człowiekowi być posłusznym temu wezwaniu Jezusa. A po drugie, no, Matka Boża prosi codziennie odmawiajcie różaniec, więc na różne sposoby można na tą prośbę odpowiedzieć. Ktoś, kto będzie odmawiał jedną część różańca, też odpowie na tą prośbę, ale inny dostaje łaskę hojniejszej odpowiedzi. Myślę właśnie takiej, jeśli ktoś taką łaskę otrzymuje, dlaczego z niej nie skorzystać? Bardzo księdzu dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję Państwu. My z Państwem już się żegnamy. Szczęść Boże. Szczęść Boże.